Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konrad Owica, to jest kolejny odcinek symulatora X-11. Jest to początek nowej serii odcinków, w którym polecimy sobie z Eco Hotel Alpha Mike Amsterdam Schiphol na Eco Delta Delta Mike Munich International. Na dzisiaj oto króciutki locik sobie wykonamy. Jest to zaledwie 360 mil morskich, a więc bez zbędnego przedłużania załączmy sobie nasze bateryjki. Jesteśmy oczywiście na lotnisku Eco Hotel Alpha Mike, żeby nie było. Mówimy załodze, że jesteśmy gotowi na bord. I come through, we're ready to get going now, so as soon as you're ready, you can open the doors and start letting the passengers on board. Thank you. Żeby nie było, otwieramy nasze drzwi. No problem. Załączamy iOS-y. Dobrze. I sobie oczywiście podjaśniamy ekraniki, jak to za każdym razem bywa, już się powinniśmy do tego przyzwyczaić. To jest akurat standardowa procedurka. Dzisiaj coś mi action dużo FPS-ów wzięło, z tego co widzą. Przed nagrywaniem miałem 40, a teraz mam 30. No dobrze. Na tym logo lights możemy sobie załączyć. Tamten monitorek podjaśnić. Możemy załączyć tu i tutaj też. Dobrze. Pasażerowie na pokład widzę już tu, że wchodzą. My 17 minut do odlotu. Ciśnienie może się zajmijmy, że jest 1015, żeby potem o tym nie zapomnieć. I załadujmy sobie nasz plan lotu, żeby go ręcznie nie musieć wpisywać. O, jest. I Alternate Airport, niestety tutaj się nie realizuje. No akurat musimy wpisać ręcznie, ale to bez większego problemu nam robić nie powinno. Lecimy jak Lufthansa 2303. Astinit mamy 30 i Crossing Altitude 350. Temperatura ISA wynosi plus 3. Dobrze, przejdźmy do rozplanowania paliwa. Przy czym tu sobie musimy najpierw ustawić to w tym, że na pokładzie mamy pasażerów 128 dzisiaj, tak skromnie, skromnie. No i payload ogólnie jest 13,7. Czyli muszę sobie uruchomić kalkulator. Drodzy Państwo, kalkulator jest potrzebny. Jest 12800, 13700, to jest 900, tak? Tak, zgadza się. Z przodu dajmy sobie 500, a z tyłu dajmy sobie 400. 63,5, 280. 63,5. 280. Dobrze, Block Fuel, a jeszcze tego nie wpisałem. Ojej, przepraszam, drodzy Państwo, zapomniałem wpisać. 6300, a 6400 trzeba wziąć. A i tu nie zapisałem, ja nie mam. 208, 500, 400. Okej. Okay. I Block Fuel. Mamy 6.4. Kłaniacie 3.4, 6.4. Nie trafię. Trip jest większy, ale niestety tego nie mogę zmienić.
Alternate mamy 2-0. Final mamy 1-1. I rezerwy mamy. Obcze 7 bym tam wpisał, no by się to zmieniło. Obcze 7, ale doliczmy jeszcze na tego tripa, bo tu wyliczyła nam mało na tripa. Wpiszmy tu sobie 2. No, 1. Co? I czemu to nie ma nic? Kropka 9. Dobra. Też mamy lekki zapas. Dobra, zostawmy tak. Żeby to nie było, że nic ekstra, nie? Performance to później, flight plan trzeba sprawdzić. Wszystko się zgadza. Onlots, Echo Hotel, Alpha Mike. Kierunki pasów, wiatr mamy. Dwieście trzydzieści kierunek. Dwadzieścia cztery, tak? To było? 230. Zaraz sprawdźmy, gdzie jest P24. O, tutaj. Dobrze, możemy tyle przejechać. Tylko sobie tu włączymy informacje o taxiwayach. Pięknie. Czyli on lot będziemy mieli z pasa numer 24. I Randy 2S mi tu pokazuje. Tu mamy Randy 1S. I Edupowaja powinno być jeszcze. Dobra. Tu nie mamy niestety. Randy Edupa, dobrze. Ładnie się wpisało. Sprawdźmy, a jeszcze sobie nie sprawdziłem, bo jeszcze nie mam GPS Primary. Dobrze, tu wszystko się zgadza, tu się zgadza. Program jeszcze się będzie pewnie nie zgadzał, nie to perfekt. Się nie będzie zgadzał, dobrze. Wpiszmy sobie nasz performance calculator na 321 gross waste. Zaraz piszemy 6500 to będzie 6 4 1 4 1. Wpiszmy 6 4 2 na wszelki wypadek. Jak ja to policzyłem? Ja bym teraz dobrze zrobił. To powinno być 6. 9. 9. No. No teraz się bardziej zgadza. Ja bym wpisał. Znaczy coś to. Mi się zdziwił. CG do startu mamy mi 28.8. Dobrze, anti-icer condition of airport. Echo Hotel Alpha Mike. Pas 24. QNH 1015. Temperatura 21. Wiatr 230 na 22. Przeliczeń to. Tak, V1 mamy 159. Wiatr też 159.
I VTU 164. Napis jest jeden. Mamy na jeden i w lęczce mamy 68. To mi pokazuje, że trans jest. Tak, to że powinno być 788. No, 790. Właśnie tak do końca mi się wierzyć w to nie chce. Że jest tak nisko. I mamy GPS primary, dobrze. Czyli możemy sobie zobaczyć naszą trasę w takim wypadku. No, dobrze. Okej. Dobra, i tędy sobie lecimy. Pięknie. Ostatnim zostaje. Tutaj dajemy 320 łamane na kropka 81. No i tu dajemy kropka 80 łamane na 340. I do lądowania na razie nic nie mamy, dobrze. I w tym momencie mamy zamknięty komputer. Pozwólcie, że ja wezmę tylko łyka napoju. Wyrobiliśmy się w 12 minut przed przygotowaniem samolotu do startu. Ojej, ale żebym przeleciał. 6000. Pasażerowie są już na pokładzie. Możemy zgłosić, że zakończyliśmy przygotowanie. Mamy sobie przypnę pushback, tu jest pas nasz. No jak my tu będziemy musieli pojechać? Tutaj tędy wyjedziemy tylko tam. Musimy pojechać tutaj i tu sobie odbić na drogę bliżej pasa. I przepraszam Państwa, ale ja muszę odebrać jeden mały telefon. Za chwileczkę wracam. Dobra, już jestem, musiałem tylko odebrać. Dobrze. Więc tak, przybliż. Nie da się tego przybliżyć. No. To mamy płytę i teraz tak, żeby to się tu dobrze wypchnąć. No ja wiesz co, chłopie, ty mnie już tu możesz od razu wypchnąć. Tutaj o. Przepraszam, jestem pod takim. Bardziej pod takim bym chciał. Ground to cockpit. Plan acknowledged. Call me through the menu when you are ready. Ground to cockpit. Tow is driving up. Niech już jedzie. Ja sobie w tym czasie uruchamiam. APO. Dobrze. I zamknijmy drzwi. I przywitajmy pasażerów. Jeszcze niestety nie mam takiej opcji, ale zaraz będzie.
Nie czekamy na IPO. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking, and on behalf of myself, the first officer, and the cabin crew, I'd just like to give you a warm welcome on board the aircraft. As you may have noticed, we've now closed the doors and expect to be departing in just a few moments. If you could get yourself seated and secured while we get ready for pushback, it'd be most appreciated. If you require any assistance from the cabin crew, please press the button above your head and be sure to listen to the safety. Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. We'll see you again once we reach our cruising altitude, but for now, once again, welcome aboard and thank you for flying with us. No dobrze. On to nam wszystko ładnie powiedział. I IPO jest załączone, IPO Blitz uruchamiamy, Power odłączamy. Już jesteśmy na swojej mocy. Trzy minutki mamy do odlotu planowego. No i czujesz 16 minut odcinka, jak ten czas szybko leci przy tym symulatorze naprawdę. Tow connected and bypass pin inserted. Release parking brake. Coś się stało, że nie mogę wyjść na kamerę zewnętrzną. A, no. To mi się klawisze pomyliły, przepraszam bardzo Państwa. Jesteśmy gotowi do wypychania, tak? Więc uruchamiamy wszystkie pompki. Uruchamiałem beacon. Spuszczamy hamulec. Starting pushback, and you may start engines. I mamy zezwolenie na uruchomienie silników. Oczywiście T-Cas też trzeba włączyć. Więc uruchamiamy silnik prawy. On już lekko był rozkręcony, bo wiatr dzisiaj mocny wieje. Co się stało, że spoilery były wysunięte? A, już wiem co się stało, że były spoilery wysunięte. No jak ja tak sobie ładnie klikałem, szukając klawisza, to przy okazji spoilery wysunięte. Mam nadzieję, że nic więcej nie naklikałem przez przypadek. Słychać już silnik. Ladies and gentlemen, we would like to inform you about a few things that will be of interest to you. Czekamy na ustabilizowanie. Prawy silnik ustabilizowany. Uruchamiamy silnik lewy. Numer 1. Numer lewy. Ja to jak coś powiem czasem. Store your personal belongings in the bins above your seat. Schwere Taschen verstauen Sie bitte unter Ihrem Vordersitz. Please place heavier hand luggage under the seat in front of you. Bitte stellen Sie kein Gepäck vor Notausgänge. Please don't place any baggage in front of emergency exits. Zum Start bitten wir Sie, Ihre Sicherheitsgurte zu schließen und festzuziehen. For takeoff, we kindly ask you to fasten your seat belts and to pull them tight. Unser Flugzeug hat 8 Notausgänge, die sich auf beiden Seiten der Kabine befinden. Sie sind mit dem Wort Exit gekennzeichnet. Dobrze, mamy ustabilizowany drugi silnik. Leuchtstreifen am Boden führen zu diesen Notausgängen. Illuminated path markings in the floor lead you to the emergency exits. Operation complete. Set parking brake. Flugzeug über Notrutschen, die sich automatisch aufblasen. Parking brake set. Oni się nam ładnie odłączą. Meine Damen und Herren, während des Fluges wird der Luftdruck in der Kabine stets auf einer angenehmen Höhe gehalten. Im Falle eines eventuellen Druckverlustes fallen automatisch Sauerstoff auf die Decke. Löschen Sie dann bitte sofort Ihre Zigaretten. Ziehen Sie eine Maske ganz sicher an und drücken Sie die Öffnung fest auf Mund und Nase. Oni zaraz odjadą.
Danach helfen Sie Kindern beim Anlegen der Maske. Ojej, czy coś mi się tu niedobrego na drugim monitorze nie programy się zaczęły prześwitywać jeden z drugi raz jeden był raz. Może tak być. Call is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal on the left. We'll see you next time and have a safe flight. Pull the mask towards you and press the opening firmly over your. Czekamy aż oni odjadą, teraz nam pokażą sygnał. Then assist children in fitting the mask properly. Bitte lesen Sie sorgfältig unsere Sicherheitsinstruktionen. Sie befinden sich in den Sitztaschen vor Ihnen und enthalten nie zawsze mi się lubią za tym sukniem zatrzymać. Pokazują, pokazują. They can be found in the seat pocket in front of. Cóż, drodzy Państwo. Ruszamy w stronę pasa. Dołączamy runway turn off lights. I taxi lights. Spuszczamy parking brake. Bitte beachten Sie auch, dass das Rauchen in folgenden Bereichen nicht erlaubt ist. In den Nichtraucherzonen sowie aus Sicherheitsgründen in den Toiletten und den Gängen. Please note that smoking in the following areas is not bardzo mam tam przepustnicę tutaj w moim joysticku, więc dlatego od razu o tyle procent przeskakuję. Mit Rücksicht auf mitreisende Passagiere bitten wir Sie auf das Rauchen von Zigarren. Flight control check, full down check, full up check, full left check, full right check, radar right check, radar left check. Okay. Tu powinienem najpierw wystać klawisz, ale niestety że tutaj nie. Powinienem odłączyć pedały od koła sterowego. Please adjust the backrests of your seats into an upright position and fold up the tables. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug mit Lufthansa. Dobra, my tu powinniśmy zjechać w prawo. Uznajmy, że tak otrzymaliśmy, że tak mamy jechać. Tak, i to w lewo. Nalejkowujemy, chyba przez żaden pas nie będziemy przejeżdżać. Dobrze. Niestety tutaj budynki tak nie są do końca, bo ja nie mam scenerii pobranej. Tak dopiero potem mi się o tym przypomniało. Zawsze już scenerii nie mam pobranej. Ale źle czas lotu wpisałem. Miałem godzina i 20 minut, a wyszło 2 godziny i 20 minut. No cóż. To pasażerowie lekko szybciej dotrą do celu niż powinni. Całe szczęście zdobycie szybciej tutaj żadnych kar nie dalej. Dobrze byśmy mogli trochę skrócić, ale niestety ten mój kalkulator aktualny performance nie daje znaków, kiedy jest to szybciej, nie? I nie można sobie obliczyć długości, bym musiał teraz ręcznie długość przeliczać pas. Ile nam to zostało? A, seats for takeoff właśnie swoją bronią. Czyli trochę będziemy musieli postać przed pasem, czekając na przygotowanie przez załogę. F1, spoilery na Ant. Auto break na Max. I my tu w prawo. Zjeżdżamy. Dobrze, ale sam start i... Już reszta lotu będą w kolejnych odcinkach, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. I do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.